Kurczę, powiem wam, że coś się pozmieniało we mnie. Zgasiłem światło, wszystko jest lepiej, jeśli chodzi o nagrywanie. Zmieniłem moją kamerkę na telefon z powrotem, ale teraz jest kompletnie inaczej, bo nagrywam kamerkę OBS-em, a nie kamerkę telefonem. Dziwnie ogólnie wszystko jest. Ale co jest najdziwniejsze, panie i panowie, co jest najdziwniejsze? Tak właśnie. Poppy Playtime, panie i panowie. Tak, jest to horror. Jest to horror, który postanowiłem nagrać. Dlaczego? Nie wiem. Nie mam pojęcia, dlaczego chciałem nagrać horror. I żeby nie było, mówiłem o tym na streamie, nie wiem, który, nie pamiętam z czego, ale na streamie, jak pierwszy chapter właśnie po Playtime wyszedł, że ja tą grę już widziałem. Ja pierwszy chapter tej gry widziałem, nie widziałem chapteru drugiego. Absolutnie nie widziałem chapteru drugiego. Także ogramy sobie pierwszy chapter i jeżeli wam się spodoba ten pierwszy chapter w moim wykonaniu, to zagramy drugi na ślepo już. Także ja ogólnie chcę zobaczyć, o co chodzi z Poppy Playtime. Dlaczego to jest takie niesamowite? Dlaczego wszyscy o tym mówią? Dlaczego jest o tym tak głośno? O to mi po prostu chodzi. A jako, że chapter pierwszy jest za darmo, to postanowiłem zobaczyć, o co tutaj chodzi. Także zobaczę, czy mamy ustawienia tutaj subtitles. Właśnie. Thank you very much. Okej, okay, no to co? No to play. Już muzyka się zaczyna. Ja jestem, jeśli chodzi o horror, jestem straszna cipa. Więc zobaczymy, jak to będzie. Chapter 1. A tight squeeze. As an ex-employee of Playtime Corporation, you finally return to the factory many years after everybody within disappeared. Mamy Hagiego Wugiego, naszą maskotkę, z którą będziemy się musieli zmierzyć. Jeżeli nie widzieliście tej gry, szykujcie się, może być bardzo ciekawie. Jakoś tak mniej się boję w momencie, kiedy zacząłem nagrywać. Jak siedziałem tu, zanim zacząłem nagrywanie, byłem zesrany. Teraz jest... lepiej, plus wiem, o co tu chodzi, nie? The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Coś chyba było rozjechane, nie jestem pewny. Jej! Monster High! Czy już tam każe robić coś? Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Murder Time, Fun Time! Science room. 99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. $3 za zwiedzanie fabryki, kozak. Visit the factory. We can't... Okej. Okay. Nie będę spoilerował mi, żeby nie było. Poppy Playtime. Ogólnie cokolwiek, jakakolwiek lalka, która potrafi nam odpowiadać na nasze pytania, coś tu jest nie tak. Everyone thinks the star disappeared 10 years ago. We are still here. Find the flower. Okej, okay, find the flower. I will. At least I will try. Okej. Okay. Loading. O Jezu, to jest taki proper horror, no nie? Wiem, że się zesram. Nie wiem, czy sobie ty słuchawek nie przyciszę ci na minimum. Się tak boję horrorów. A muszę się przekonać do nich, bo tyle gier fajnych jest horrorowych, które ja pomijam. Jako osoba, która gra we wszystko, a przynajmniej stara się grać we wszystko, pomijam horrory. I mi to bardzo... mój repertuar ogólnie growy bardzo mi psuje. Czemu wszystko ścina? Już? Naładowało się wszystko, okej, okay, super. Escape to pause. Welcome! Okej, okay, co my tutaj mamy? Poppy wants to play. Boże, to wygląda jak FNAF, tylko że free roam? Jak Security Breach? Tak szczerze? Jesus Christ. Well, that is scary. To jest taśma. Ja mogę taśmę podnieść. Chyba nie mogę jeszcze je podnosić. Mogę wyjść?
Są drzwi otwarte, nie mogę wejść. No dobra. Mój kot będzie mnie tutaj też straszył. To jest w ogóle odtwarzacz, ale nie możemy tego na razie odtworzyć. Musimy iść tutaj? Co to jest za dźwięk? Halo? Do końca wiem, co to jest za dźwięk, no ale dobra. Coś tu pracuje cały czas, a jak obecnie nic nie widzę, że moją lampkę kochaną. Gdybym ją wyłączył, byłoby tak. O Boże! O, to wyglądało paskudnie. Okej, okay, dobrze. Halo? H? 3 plus, okej. Okay. Boogiebot, playtime. Okej. Okay. Co tu w ogóle mam zrobić, bo... Do końca rozumiem. A to pociąg ku jedzie, okej, okay, jestem trochę spokojniejszy. Nie widziałem tego pociągu. Okej. Okay. No nie wiem, co mam tu zrobić, nie wiem, gdzie mam iść. Halo? A teraz jest... A, dobra, okej. Okay. To jest keypad i muszę zrobić właśnie ten, kolami tego pociągu, czyli zielony, różowy, żółty, pomarańczowy. 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 Zielony, różowy, żółty. No to czerwone będzie w takim razie. Yeah, buddy. Okej, okay, co my tutaj mamy? Halo? A, tu mogę ogólnie je podnosić, okej. Okay. To się wycimy na szybko i podniesiemy jeszcze tą. There we go. There we go. Let's watch. Hi, my name is Leigh Pierre. And I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Mm. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. No to zajebiste macie dom ochronę. The facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Hmm. No tak. Czy na pewno jest tego warte to wszystko, co tutaj teraz aktualnie się dzieje? Te maski są całe we krwi, albo w czymś takim brudnym po prostu. Otwórzmy kasetę tą. Jigsaw? To ty? Playtime Corporation. Grab pack, o! To wydaje się być fajne. Będę prowadzić ten odcinek, tak abym nie wiedział, o co chodzi, mimo że wiem, o co chodzi, tak żeby wiecie, o co chodzi. No proszę bardzo. Ej, spoko to jest. Ja były takie łapki kiedyś, takie gumowe, co tak się tak... Tak się zrzucało i one chwytały rzeczy, to było fajne. Do not fire at coworker. Boże, okej, okay, to jest takie mocne? Chyba, że tak. Aha. To może prąd przewodzić? Prąbane. Use your grab pack responsibly. What's the time? Playtime! Of course. Thanks. Mam tylko jedną na razie. Okej, okay, czyli klikamy raz. Bo tu ma daleki zasięg to naprawdę. Fucking hell. Mogę maskotkę złapać? Mogę, o. Chodź maskotko. Pama skądko. Okej, okay, czyli ja muszę to kliknąć? O, ładuje się, okej. Okay. O, Christ, to jest za głośne. Mogę teraz przejść? O, mogę ogólnie przeskoczyć, no dobra. No, on jest duży. Hello, high five. Nie trafiłem jego rękę, kozak. O, high five. Mogę w ogóle? Czy ja pewnie, że się nie da? Hagi Wagi. 84, co? Yeah, he is big, alright.
He do be big. Well, thanks. To się akurat przyda. Dzięki wielkie. To potrzebuję dwóch, jak widzę. Cafeteria zamknięte. O, powiem wam, że od jest naprawdę całkiem spory. Jest chłopak masywny. Ja wiem, o co chodzi, ale dalej się boję, bo nie ma tutaj takich per se jumpscare'ów. Jest tylko sekcja, gdzie on nas goni, to naprawdę. Ale i tak to jest, nie jest nic przyjemnego, niestety. Mogę tu wejść jakkolwiek? Harry, gdzie ja mam wejść, powiedz mi? Przyjacielu. Wiesz może? Czy nie bardzo? Powinien tu się sygerować jumpscare, tak całkowicie szczerze? Jak się do niego tylko dotknie, na przykład. Testing tutaj? Nie, tu jest... tu mogę e-klikać, żeby coś otwierać, co? Nie, tu jest zamknięte. Power. O, staff only. Tu mogę przejść. Tu mogę przejść, o. Oh my god. Wszystko jest bardzo nieprzyjemne. Remember, do be kind to others, show up on time. Not hide behind doors to scare... Leif? Pierre? Don't stay past 8 PM. Misuse? Company time? Temporary machinery, enter innovation wing without authorization. Okay. Bardzo to jest niepokojące wszystko, bo tutaj, mówię, to jest opuszczona fabryka, tak? W której nieciekawie się dzieje, jak to mówiąc. Jezus Maria, okej. Okay. Grab to divert power. No tak, ale nie mam drugiego. Co nie po jednym, skoro nie mam... Tu w ogóle wszędzie krew, co tu w ogóle pisze? Wonderful. No, powiem ci, że to miejsce nie jest wonderful, ani trochę. Touch to wire power, dobrze. Aha, w ten sposób, no dobra. A widzę, że mam jeszcze odległość. Czy ja mam do tego to ten wziąć? Nie, muszę tego dotknąć. No, klucz tutaj, bo nie mogę przejść dalej. Rocky, cicho. Nie, okej, okay, to nie działa. Rockens! Straszysz mnie. Tak, żebyście mieli świadomość, ja jeszcze nic nie widzę, także wiecie, jest ciekawie. Mam to otworzyć, czy jak? Nie. No, klucz mam zrobić. Plus mówię, nic, kompletnie nic nie widzę, nie ma tu latarki, nie ma nic. Zero. Już ma jakiś pomysł, bo... Czekajcie, bo nic nie widzę. Nic kurwa nie widzę, nie? Ja potrzebuję mieć drugie, prawda? A nie, tutaj, aha. Okej. Coś się stało, coś się wydarzyło. Cała gra mi zaczęła lagować. Halo, działaj. No i jego nie ma. Super, co teraz? Wszystko rozwalone. O, hej stary. To wygląda ogólnie logo gry. Logo, jak się na pulpicie jest to logo. Tak ono wygląda właśnie. Tam pokazuje, że tak, on uciekł. Super, tylko jest rozwalony, tak, on uciekł. Są różne wersje chyba jego nawet, jakby mi się tak wydaje tylko. A my potrzebujemy drugiego tego, żeby w ogóle się dostać gdziekolwiek dalej, ale tu nie ma nigdzie drugiego tego grab packa. To co ja mam zrobić? To otworzyć? Nie wiem. Tak, no to wychodzi. No dobra. Oho! Jest jego ręka. Ajajaj. To hell. Okej, okay, ja mam tędy iść? No oczywiście mam iść tam, gdzie on był. Okej. Okay. Mały scare. Też tak jak mówię, ja pamiętam początek tego i koniec. Ale nie pamiętam, co jest dokładnie dalej. Jedno jest pewne, on spierdolił i jest teraz gdzieś tutaj. Czy ja pominąłem kasetę, czy ona jest gdzieś tutaj? Kompletnie nic nie widać tutaj, w tej grze, przysięgam. Okej. Okay.
Okej. That's it. Zamykam ci okno. Zostawiłem uchylone ogólnie to okno, żeby on mógł sobie wyglądać za okno, ale jest moskitera za tym oknem naklejona i on to chciał rozwalić. Widziałem go gnoja, jak się wspinał na to. Huggy Wuggy chyba jest też... tam może go zobaczyć chyba gdzieś, z tego co pamiętam. Spróbujemy to uskutecznić. Zaraz tam w ogóle jest jakieś głowa jakiegoś dziecka, więc super. Bo niby to mogę zobaczyć, niby nie. Co to jest? Halo? To jest zebrałem, nie jestem do końca przekonany co. Ale jeżeli tutaj gdzieś jest kaseta, ja jej po prostu najnormalniej w świecie nie widzę. Jeżeli jest tutaj gdzieś, żeby ją wsadzić. Chcesz mnie straszyć? Dziękuję. Miau! Nagrywanie z kotem po prostu, piękna sprawa. Czy ja mogę w ogóle coś tutaj zrobić, czy nie? Niezbyt. Nie. Okej. Nie wiem, gdzie jest ta kaseta, jeżeli w ogóle gdziekolwiek jest. To jest schowana gdzieś? Nie, mówię, wiem, że widziałem tą grę, już mówiłem to miliony razy, będę mówił to jeszcze 50 tysięcy razy. Ale nie wiem, gdzie jest. Nieważne. Lecimy dalej, lecimy do przodu. Nic się nie dzieje. Nic się jeszcze nie dzieje. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Małe strachy, ale to... Nic się nie stało. Ops! Musimy zrobić 4! O! Jakieś dźwięki są wydawane. Breaks longer than 10 minutes are not permitted. To take breaks, okej. Okay. Huggy says. Muszę zejść na dół, nie? Okej, okay, handle with care. I can try. Tu mamy zielone. Okej, okay, czy to było niebieskie? To mamy zielone tutaj. Jak widzę. O Jezus Maria. Teraz się sram, bo nie wiem, co tutaj się działo dalej. To jest bardzo słaby pojemnik, powiem wam szczerze, że mogę go po prostu tak kopnąć sobie. Tu mam żółte. Ja się muszę na górę jeszcze wiedzieć, a nie do końca wiem, jak to uskutecznić. To mogę otworzyć. No, chyba z tej strony. Nie? To jak? Widzę, tu mogę łapkę, łapką. Aha, mogę, aha, dobra, okej. Okay. Po prostu przesunąć, tak? Czy... A, okej, okay, muszę przytrzymać. No tak, teraz otworzyłem to. A, czyli gdzieś tutaj może być ta jeszcze ta... kaseta do zebrania, tylko gdzie? Tylko gdzie? Nie wiem, co się nie zapala później, jak te wszystkie się znajdzie. Pójdźmy na górę i dajmy je wszystkie, skoro je mamy. Czy nie wszystkie, mamy dwa dodania, jeszcze brakuje nam jednego. Brakuje nam. Jest tam skurwie, widzicie? O jajku. Zielone jeszcze mamy, tak, mamy, okej. Okay. Brakuje nam jednego. Gdzie czerwone może być? Znalazłem dziurę, której nie mogę wskoczyć. Ale może mogę coś wrzucić. No, come on. Come on. Get in the hole! Come on, man. No, nie da rady chyba. Oh well. No, nie da się, okej. Okay. Tuż obok tej dziury, którą się bawiłem, znalazłem ostatni. Ten, który potrzebujemy. O Boże, gdzieś na półce u góry był. Pewnie wielu was krzyczało, że o, tam jest u góry! Bierz to, bo tam jest tam u góry! Nie wiedziałem, gdzie to jest, okej? Okay? I had no idea. Ale okej. Okay. Mamy wszystkie, możemy teraz iść. O, co się teraz dzieje, Boże? Dostajemy drugą łapkę. Ale jest zawsze spoko. Dzięki. Oceniam. Muszę zejść, okej. Okay. Jej! No come on. There we go. Zajebiście, możemy kontynuować. Danger, do not enter. Niestety muszę, więc jestem zmuszony. Tędy wejść. Tędy przejść. Halo, tędy teraz? Grab to complete circuit. Aha, okej. Okay. Again. Co się dzieje w ogóle?
Gdzie? Tutaj? Nie. Czy tam? To jest, wygląda jak alarm bardziej niż jak... Nie, to mnie zjeżdża na dół. Ha? Że... Aha! No dobra, no to wiem, to rozumiem teraz, już. Tu możemy jeszcze gdzieś iść. Halo? Aha! Tu jest jedynka, okej. Tu możemy na górę wejść. Zahaczyć to. Ale dalej nie przejdziemy, okej. Dalej tu nie prze... A, nie mogę tędy przejść w ogóle, okej, spoko. Czyli nie tędy muszę chyba to zrobić. Bo tu zjadę, okej, czyli tu jedynka jest. Muszę pozasilać rzeczy, no dobra. Teraz pytanie moje brzmi, że nie, tędy jak poszedłem to było... Nie, muszę chyba tędy iść. Tylko poszedłem chyba od złej strony do tego. O, i zjechałem, fuck. No i nie mogę dalej przejść tam. Właśnie, bo zjeżdżam tutaj, a nie mogę tędy chyba zjechać, tak mi się zdaje, bo nie mogę już nawet nic mówić pomału, bo się boję. Dobra, tędy. Okej, okay, zjadę tędy, to mi się nic tutaj nie uda. No przecież dobrze było, ehej! A inaczej, daj mi to. O, właśnie! Oho! Teraz jest... O! Gdzieś pojechałem, okej! Okay. Mnie wzięło automatycznie gdzieś. Okej, okay, no jedziemy! We are going! Będzie to jumpscare nerwowej prawa, prawda? O! Trzeba szczątki tych lalek. Kawałki lalek. Jezus. Gdzie w ogóle mnie wywali? Au, okej. Tutaj. Make a friend. Halo? Make a friend, 1916. Our founder Elliot Ludwig was a visionary. He set the stage for all the Playtime Co's greatest feats. Yet of all the amazing things that he created, the Make a Friend machine is one of the most creative, impressive and advanced. Okej, okay, zakładam, że tu można zabawki budować? Tak to było chyba? Tu się na górę idzie i z tego co pamiętam tutaj gdzieś jest kaseta taka mega, mega specjalna. Bo różowa. Nie jest specjalna, bo jest różowa, tylko po prostu ogólnie jest specjalna. I ona jest tutaj chyba gdzieś. Nie, tak mi się wydawało, że tutaj jest. Jest. Czyli właśnie ręka utknęła. Świetnie. No, rękę możecie mi oddać. Już. Trochę taka ścina, ale wybaczcie mi. Okej, okay, jedynka. Tędy przejdę? Ała! Fajnie, że to tak wraca w ten sposób, bardzo mi się to podoba. No come on, no chwycisz to. Kurwa. Nie, spadłem, zawisłem na ręce. Halo, i co teraz? Zawisłem na ręce. Ała. Okej. Okay. Momentos. Unos momentos. A tu jest odtwarzacz. O, właśnie. Dobra. Tu jest odtwarzacz. Nie widziałem go wcześniej. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience? That's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older.
and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. No, nasze ciała niestety są bardzo kruche. Wszyscy mówią, że o, ludzie są tacy zajebiści i w ogóle my jesteśmy strasznie kruchymi istotami, mega kruchymi istotami. Musimy się z tym niestety pogodzić. Byśmy chcieli albo nie. Zacznijmy od tego, może będzie lepiej. Nie, tu nawet nie przejdę w ten sposób, o mordę, no dobra. Ja tego nie zrobię w ten sposób. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Jak to zrobić? What happened? No, okej. Okay. Nice. Udało się. Okej. Okay. Jest power w tym guziku chyba teraz, możemy iść tam na dół i to włączyć, tak mi się wydaje. Ale super, udało się. Nie znalazłem kasety jednej, ale nie szkodzi. Włączmy to. Zobaczmy, o co tam chodzi. No bo mi gra ścina. O! No trochę się wystraszyłem, nie powiem. I ta maszyna patrzy na mnie przy okazji. Not cool. Make a friend. I co musimy tu zrobić? Teraz zadaję pytanie, bo w sumie nie wiem. Co my tu mamy? Co my tu musimy zrobić? Co to jest? Coś zrobiłem. Okej, okay, co to teraz zrobi? Bo nie wiem. Mamy tu jakiś, nie wiem, wzór? W jakim mam to zrobić? Bo nie wiem. Po prostu kliknąć to wszystko po kolei. No spoko, no kliknąłem. Części kota chyba pojechały tam, mi się wydaje. I jadą dalej. I co się teraz stanie? Oj! Coś się stało. A, pokolorowane są to ty, czyli ty kolorujesz części, okej. Okay. Ty je będziesz składał? Chyba? Nobody leaves without a toy. Boż. Co tam się stało z tym zabawką? Nie no, jest cała i teraz coś jest z nią w stanie? Jezus! No jest skanowana? Tak. Okej. Okay. Ej! Right? Zebrałem ją? To gdzie mam ją dać, skoro ją zebrałem? A tutaj? Tak? Tu? Halo? Nobody leaves without a toy. No, próbuję ją tutaj dać, ale... Ale coś mi nie idzie. Jak widzicie, panie i panowie, odpaliłem tę maszynę jeszcze raz, więc zobaczymy, czy tym razem zadziała tak, jak powinna. Ta maskątka. Let's see. Czy mam po prostu wziąć E, czy o co chodzi?
Dobrze, wziąłem ją w końcu. Czy mogę tutaj teraz dać? Teraz zadziałało. Przed chwilą nie działało. Okej. Okay. Tam będziemy uciekać, bo teraz będzie... ciekawa sekcja. O Jezu, on jest faktycznie wielki, masakra. Idziemy, idziemy od niego. Idziemy w cholerę. O, okej. Okay. On teraz wędami tutaj przychodzi do nas. Okej. Okay. Okej, okay. Teraz będzie nas gonił w wędach i na ten moment czekałem, ponieważ to jest ponoć przejebane. Let's see. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, okej, okay, już widzę, czemu to jest przejebane. Aha! Uciekamy, uciekamy. Ja zapamiętam drogę chyba całą, ale nie chcę patrzeć za siebie. Nie mam zamiaru patrzeć za siebie. Mam zamiar spieprzać stąd. Ej, jest to uczucie, że on nas goni. Jest to potężne uczucie, że on nas goni. Nie tędy? Jeszcze kawałek, tutaj? Tutaj, tu. Squeeze! Okej. Okay. Tu się zamyka i teraz idzie tutaj powoli do nas z boku. A tu się teraz otwiera i musimy spieprzać! Stop danger, no, don't go there! A, szybciej, szybciej, kurwa, to szło produkcyjno! Mówię, ja widziałem to już, ale to i tak zdaje przerażające. I teraz, pudełko! I ciągniemy to pudełko! Come on! Ciągnij to pudełko! Jest! Ja, pięknie. Jak widzicie, to była maskotka, to była pluszanka, no nie? Ale on spadając na dół zostawił krople krwi po sobie. Czyli nie do końca jest taką maskotką. On może być maskotką, która została przywrócona do życia. Przywrócona, w którą zostało tknięte życie. I w taki oto sposób on ożył i teraz ma w sobie organy i wszystko, zęby. Masakra. Nie zebrałem tylko jednej kasety. Jestem sobie zadowolony z siebie, bo to jest kolejna. Ma być ostatnia, no ale nie będzie ostatnia, bo nie zebrałem jednej kasety, tak mówiłem. No, dobra. Chyba to, co szło, to go w końcu dorywało. Pamiętacie to? To miejsce było pokazane na samym początku gry. Zanim w ogóle do fabryki weszliśmy. No run, danger, stop. No go back, run, turn around, stop. Ej, te zabawki pokrwione po prostu. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. To jest bardzo mało fabrykowe miejsce. Hello? Tomek Lalek? Okej. Okay. O, cześć Poppy. To jest ta pierwsza laka, która ożyła, tak? I co, mam ci otworzyć twoją skrzynkę, w której siedzisz? Mam ci uwolnić? Nie pozostało nam chyba nic innego. I did. Wow. Wow, udało mi się nagrać horror na kanał. Jestem mega szczęśliwa. Tight squeeze.
To nie było takie straszne, mówię, była tylko jedna sekcja tak naprawdę, gdzie się wystraszyłem i to było właśnie jak Hagiwagi nas gonił. Bo mimo, że wiedziałem, jak wszystko wygląda z całym drogę i tak dalej, to i tak to uczucie, jak on nas goni, jest przerąbane. Jest mega straszne. Dlatego tak, że było tak głośno przez tą jedną sekcję w tych wentach. Wow. Muszę przyznać, że wow. Nie spodziewałbym się naprawdę, że to jest tak zajebiste, ale jednak jest. Jezu, siecku. No oczywiście to miejsce, gdzie się wystraszyłem, jeszcze było, to przy Make a Friend, przy tej maszynie, jak ona się odpaliła. Też się wystraszyłem tego. Ale ogólnie nie było tak źle. Było to uczucie, że jesteśmy w opuszczonej fabryce, są jakieś takie dźwięki niepokojące, przekreślicie co są w domu i coś jebnie w kuchni, coś ogólnie strzeli, żarówka, czy coś ogólnie strzeli w domu. Jest to uczucie, że o Jezu, co się dzieje, ktoś jest w moim domu, czy coś tego typu. To uczucie też było właśnie w tej fabryce. I zrobili to bardzo, bardzo dobrze. Także to był pierwszy chapter. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej, jeżeli będzie faktycznie większy odzew niż zawsze jest na filmach, jeśli chodzi o tą grę, to nagramy oczywiście więcej. A na razie cóż, trzymajcie się na jeżdżę, i zapraszam was na kolejne filmy z Poppy Playtime, mam nadzieję, i ogólnie na tym kanale. Trzymajcie się. Pa, pa!